Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na haul z maja. Moim największym nabytkiem zeszłego miesiąca była sukienka, buty i torebka na włoskie wesele. Jeśli śledzicie moje filmy regularnie, to też doskonale o tym wiecie, że pod koniec czerwca lecimy na kilka dni do Włoch, do Neapolu, ponieważ czeka nas rodzinne, bardzo eleganckie, bardzo wystawne włoskie wesele. Natomiast nie pokażę Wam dzisiaj tej mojej stylizacji sukienki, butów i torebki. Będziecie mogli ją zobaczyć w oddzielnym daily vlogu właśnie z tego wydarzenia. Także czekajcie cierpliwie, bo koniec czerwca zbliża się wielkimi krokami, także już za chwilę. A daily vlog myślę, że Was zainteresuje. Natomiast przeglądając strony internetowe i szukając odpowiedniej dla siebie sukienki, znalazłam bardzo ciekawy butik, który nazywa się Soul Italian. I w nim można dostać dobre jakościowo sukienki i nie tylko, bluzeczki, spódniczki. Bardzo fajne rzeczy. Zamówiłam sobie dwie. I to w dodatku dwie sukienki. Ja generalnie nie jestem osobą, która chodzi w sukienkach, ale lato to jest taki szczególny okres, kiedy można sobie na nie pozwolić, odsłonić troszeczkę ciałka. I pierwsza sukienka, która mnie zainteresowała, wygląda tak. To jest taki cieniutki materiał, co prawda dłuższy rękawek, bardzo przyjemnie się go nosi, prosta, rękawki tutaj w gumkę, o, związywana sznureczkami i dodatkowo, bo też zastanawiałam się, jak to będzie wyglądało, ma pod spodem białą haleczkę. Długą, taką samą, takiej samej długości jak sukienka, żeby nic tutaj nie prześwitywało. I ta sukienka była w promocyjnej cenie. Podejrzewam, że pewnie z tego względu, że była już wyprzedawana na ten okres wiosenny i kupiłam ją za niecałe 70 zł. Właśnie w tej promocyjnej cenie. Także myślę, że to był bardzo fajny deal. Sukienka wygląda obłędnie. Taki ładny, zgaszony, różowy kolor. Mogliście widzieć już ją na jednym ze zdjęć na moim Instagramie. Jeśli jeszcze śledzicie mnie, nie śledzicie mnie na Instagramie, to oczywiście bardzo gorąco Was zapraszam. A druga sukienka, która też przypadła mi do gustu i też tutaj muszę zaznaczyć, była w promocyjnej cenie, to sukienka, która wygląda jak taka długa koszula z cieniutkiego jeansu. Bardzo fajny, przyjemny materiał. Długie rękawy, które jak możecie zobaczyć tutaj, można sobie je wywinąć. Natomiast ta sukienka jest luźna. O, i ja pomyślałam sobie, że ona fajnie będzie wyglądała z paskiem. Mam też taki czarny, cieniutki paseczek. Myślę, że też fajne będzie połączenie takiego paska lnianego albo jakiegoś większego ozdobnego paska. I też kupiłam ją właśnie w promocyjnej cenie za niecałe 80 zł na stronie Soul Italian, tego butiku. Myślę, że to nie będą moje ostatnie zakupy. W ogóle powiem Wam, że paczka przyszła przepięknie zapakowana. Każda z tych sukienek była też zapakowana w bibułkę. Cudownie. Także kolejne zakupy z Soul Italian się szykują. Następny zakup to jest spódnica. I ta spódnica w ogóle wywołała jakąś rewolucję na moim Instagramie, kiedy ją pierwszy raz pokazałam, dosłownie kilka dni temu. I to jest plisowana spódnica z Reserved. Zapłaciłam za nią coś około 80-90 zł. Ona jest oczywiście dostępna w aktualnej kolekcji. I ta spódnica, ja ją kupiłam w rozmiarze S, 36. I ona jest też z takiego przyjemnego, cienkiego materiału, długa, bardzo fajnie się ją nosi, też w gumeczkę tutaj, natomiast ma dwie wady i też muszę Wam je tutaj podkreślić. Pierwsza to jest taka, że ten materiał jest cienki, jest bardzo przyjemny, ale niestety prześwituje i trzeba założyć sobie cielistą bieliznę, którą też ostrzegam, może być widać, może być, natomiast jeśli tam sobie dobierzecie jakąś haleczkę, body czy coś w tym stylu, będzie to fajnie wyglądało. Natomiast drugi minus tej spódnicy to jest to, że się zaciąga. I założyłam ją pierwszy raz i niestety już sobie ją na dole zaciągnęłam, więc musicie też uważać. Natomiast kolory są przepiękne, pastelowe. Widziałam, że była też dostępna w żółtym odcieniu i tak się zastanawiam, czy sobie nie kupić tego żółtego koloru. Przepiękne na lato. Bardzo fajnie ją się nosi. Cena też wyjątkowo niska, także dlaczego nie, widziałam, że bardzo Wam się ta spódnica spodobała, w
połączeniu na przykład z białym t-shirtem albo z jakąś taką kolorową bluzeczką, czy też nawet bluzeczką na ramionczka satynową z jakąś koronką, będzie wyglądała obłędnie. Lecimy dalej i teraz pokażę Wam niespodziewany zakup z Mohito. Niespodziewany, ponieważ weszłam do tego sklepu w poszukiwaniu torebki właśnie do mojej sukienki na wesele, a znalazłam co? Buty. A dokładnie klapeczki, które wyglądają tak. Bardzo przyciągnęły moją uwagę, ponieważ ja uwielbiam ćwieki i od razu skojarzyły mi się te klapeczki z moją torebką od Armani Jeans. Na pewno większość z Was ją zna. Klapeczki są wykonane z takiego materiału, który przypomina gumę i tak prezentuje się właśnie podeszwa. Natomiast góra, czyli te paseczki, to jest połączenie coś takiego jak skóra, coś bym powiedziała takie skóropodobne, właśnie z tymi ozdobnymi ćwiekami. I uwaga, te klapeczki kosztowały 60 zł. Także jak je tylko zobaczyłam, mówię do Maxa, biorę. Nie będę się zastanawiała, biorę, fajnie będą wyglądały do różnych stylizacji. Zresztą też mogliście już widzieć na moich zdjęciach na Instagramie. Super się je nosi, są niesamowicie wygodne. Muszę jednak oddać je do szewca, ponieważ okazało się, że w niektórych miejscach, na przykład w mojej pobliskiej promenadzie, posadzka jest dosyć specyficzna i but się niestety troszkę na niej ślizga. Więc zaniosę do szewca, żeby mi troszeczkę tutaj przetarł tą podeszwę. Niewielkie pieniądze, bardzo fajne klapki. Dlaczego nie? Na lato idealne. I na zakończenie dzisiejszego filmu zostawiłam sobie koszulki z Zary. Wy wiecie, że ja ten sklep uwielbiam, a okres letni jest takim wyjątkowym okresem, ponieważ pojawia się wiele rzeczy w moim guście. Nie wiem, jak to się dzieje, ale jakoś tak bardzo do mnie przemawiają i kolorystycznie, i fasonami. I znowu kupiłam białe t-shirty za około 50 zł. Bawełniane oczywiście. I pierwszy t-shirt wygląda tak. Z takim pastelowym nadrukiem, pastelowym, powiedziałabym nieco neonowym. O, bardzo proszę, w rozmiarze S. I drugi t-shirt też w rozmiarze S, już z nieco innym nadrukiem, takim powiedziałabym mocniejszym, granat, pomarańcz, żółć. Dwa fajne kolorki na lato. No i oczywiście białe t-shirty, które ja uwielbiam. Poza tym to jest bardzo fajna bawełna. Super się te t-shirty nosi, pierze. Nic się z nimi nie dzieje. One się nie skręcają na szwach, co dla mnie też jest bardzo ważne. No i ta cena, dlaczego nie? I ostatnia rzecz. Koszulka w tym przepięknym, błękitnym kolorze. Ja bym powiedziała, że to jest taki odcień. Kamera tego nie oddaje. To jest taki odcień niebieskiego w połączeniu z lekką zielenią, takiego morskiego koloru. Zobaczcie, coś wspaniałego. I to jest bluzeczka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu w jednym z moich holi pokazywałam Wam identyczny model, tylko tyle, że w kolorze białym, z długim rękawem. I bardzo Wam się podobała ta bluzeczka, tutaj też ze względu na te falbanki. I teraz w sprzedaży pojawiły się takie same, tylko że z krótkim rękawem i w różnych kolorach. Była też biała, była kremowa, ale mi najbardziej spodobała się ta niebieska i jeszcze jej na sobie nie miałam, co potwierdza metka. Mam bluzeczkę w rozmiarze S i dałam za nią niecałe 80 zł. Myślę, że też fajnie będzie prezentowała się do białych spodni, do lnianych spodni, do jeansów, jeansowych spodenek, do spódniczek. Bardzo ładna, idealna na lato. Kolejna idealna na lato. No dobrze, kochani, to będzie tyle, jeśli chodzi o haul z maja. Oczywiście najwięcej gotówki poszło na sukienkę, dodatki do niej, sukienkę na wesele. Natomiast te rzeczy, które kupiłam, bardzo dobrze mi się noszą. Za wyjątkiem tej bluzeczki ostatniej, którą Wam pokazałam, ale już zacieram rączki, może jutro ją na siebie wrzucę. Wszystkie moje stylizacje jak zawsze możecie oglądać na moim Instagramie, na zdjęciach, czasami na Instastory i tam najszybciej wyłapiecie rzeczy, które kupuję regularnie, także widzę, że dużo pytań o nie pada i też śledzicie co i jak. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój Instagram, a tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, że linki do pokazanych dzisiaj produktów znajdziecie w opisie do tego filmiku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!
lights, we don't have to hide. I wanna go, do you wanna follow? There's something in the air, I can't explain it, but it's there. Ain't nobody gonna find us in our secret love affair. I don't wanna have to hide no more, it shouldn't be unfair.